Siemano widzowie, nie wiem czy widzicie, ale w tym momencie jestem przed moim domkiem, gdzie? Na Palionowie. I Boże, jak nas tutaj dawno nie było, ja nie wiem, po prostu się tak cieszę, że tu wróciliśmy. Wszystko było u Pawła na odcinku, więc jeżeli nie widzieliście, to koniecznie tam pójdźcie, a nam udało się wrócić. Jesteśmy tu co prawda nie w pełnym składzie, niektóre osoby jeszcze tam zostały. Mam nadzieję, że uda im się też dotrzeć na ten portal w jak najszybszym czasie, ale ja wróciłem tutaj, ponieważ musimy rozwiązać całą zagadkę związaną z tym drugim wymiarem, ponieważ uwaga, pokażę wam pewną rzecz. Ja tutaj sobie przyszedłem, wszyscy tu przyszliśmy i zauważyliśmy jedną rzecz. Ja sobie tam podlecę, żeby było szybciej. Tutaj, w tym miejscu jest coś takiego i to nie wygląda dobrze. Jak wiecie, nie wiem, jeśli byliście na bieżąco z filmami, które były u Pawła, na jednym z odcinków u Pawła dowiedzieliśmy się od taty Pawła, że jeżeli będziemy długo przebywać w tym świecie Herobraina, nie wiem, czy to był świat Herobraina, czy to był po prostu inny wymiar Palionowa, to tym też pozwalamy jakby Herobrainowi działać i on może przejąć naszą wioskę, czyli właśnie to miejsce. I radził nam właśnie stamtąd jak najszybciej uciekać, dlatego też nam ten portal otworzył. Tylko że problem jest taki, że tutaj jak widzę, zaczęła się już cała akcja dziać i chyba to jest ten moment, w którym to zaczyna działać. Mam nadzieję, że to się nie odpali. To jest póki co nieodpalone, w ogóle nie jest zasilone, tu jest jakaś dziura. Nie wiem, o co to chodzi, nie wiem, do czego to służy, ale wiem tylko, że musimy pilnować, żeby to się po prostu nie odpaliło, a reszta osób, których tutaj jeszcze nie ma i jeszcze które tam zostały, muszą jak najszybciej się tutaj dostać i nie mogą tam zostać, ponieważ jeżeli tam zostaną, będziemy mieli naprawdę przekichane. A ja w tym czasie, właśnie, wiecie co trzeba zrobić? Ja już mam dość patrzenia na te białe oczy. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba zmienić. Wróciliśmy na Palionowo, więc trzeba zająć się tym, co wygląda źle. Naprawić błędy, naprawić, prawda, rzeczy, które źle wyglądają. Między innymi oczy są do zmiany, ja już nie mogę na to patrzeć. To jest po prostu tragedia, czy tu są, nie mam tu nic, dobra, przejdźmy tutaj. Ja gdzieś mam chyba te bloki czarne, o tu jest jeden blok czarny, dobra. Dobra, tutaj, czekajcie, gdzieś jeszcze miałem czarne bloki, tylko teraz gdzie to było, tutaj nie. Tu też nie mam. Tu nie mam, dobra. Tu już... O, tu są, dobra, są, mam, to starczy nam, to nam na ludzie starczy. Dobra, idziemy to pozmieniać, bo ja tak nie mogę na to patrzeć, tam są te białe oczy. Trzeba to koniecznie zmienić z obydwu stron, najgorzej. Dobra, teraz tak, ja pamiętam, że już to jakiś czas temu zmieniałem, nie wiem, czy pamiętacie. Zmieniałem to i znowu to muszę zmieniać, nie wiem, tak mnie to denerwuje, że co chwilę jest coś tutaj, prawda, się dzieje z tym. Tak nie powinno w ogóle być, dobra, robimy tu w ogóle brakuje jednego bloku, tu musimy patrzeć się. Dobra, patrzmy się w tą stronę, niech będzie tutaj, tak, pyk, pyk. Dobra, dajcie mi te bloki. O! No nie, tamten się zbagował. Najgorzej. Dobra, wyjdźmy tutaj do góry. Dobra. Dobra, zabrane, dobra, świetnie. I teraz rozwalmy te bloki i lecimy z drugiej strony to naprawić. Ja nie będę naprawiał wszystkich, niech sobie każdy naprawi swoje, ale ja przynajmniej chociaż muszę swoje naprawić, bo ja nie mogę na to patrzeć. Tam też są, ja nie wiem, nie wytrzymam. Dobra, zmienimy to jeszcze tutaj i będziemy mieli to z głowy. Dobra, myk, myk, myk. Tu się niech patrzy w tą stronę. Nie wiem, czy tak to powinienem robić, czy nie. Wlazły mi tam bloki do środka. Kurczę, muszę wejść do środka i to zabrać. Bo te bloki się mogą nam przydać do czegoś jeszcze, to, że tak powiem, trzeba sobie szanować te bloki. O, tu wpadł na dół, co jest grane? Jak on tutaj tak to wymierzył, że tak wpadł? Dobra, tu wszystko jest tak, jak było. Bardzo dobrze, bo... Co jest? Aha. Bardzo dobrze, że tutaj to już się wszystko naprawiło, że to jest git, bo... No już nie mogę na to patrzeć, dobra, zamurujmy to. Tu będzie trzeba jeszcze ogarnąć bloczek jeden. Chociaż... A nie, czekajcie. Czy tutaj jest jeden nadmiar bloku? Nie ma nadmiaru, dobra. Nieważne, olejmy to, lecimy tam jeszcze to zmienić. Bo tutaj jeszcze moje oczy trzeba zmienić, bo nie mogę na to patrzeć, to jest tragedia, tragedia. Dobra, przejdźmy tu, myk do góry, okej. Co ja tu tak mocno wykopałem? Tu miało być, o, źle postawiłem jeden. Dobra, tu rozwalmy, pyk, pyk. No i nie, znowu zepsuty jest blok. Nie. Dobra, dajcie to, dobra. I teraz tak, tamto, to tutaj, dobra, jest świetnie. I teraz tu jest... Czemu to jest kwarc? To ktoś podmienił? Niedawno, bo tutaj zazwyczaj był ten biały blok inny taki, a teraz jest nagle kwarc. To coś jest tutaj nowego, że tak mówimy, bo to tak nie było. Dobra, tutaj nic nie ma. Nie mam tych bloków. Dobra, świetnie. Idziemy stąd. Czy coś się jeszcze tutaj zmieniło? Czy gdzieś jeszcze muszę zmienić te oczy, bo mnie po prostu wykręci, jak tego nie zmienię? Nie wiem, dobra, resztą się zajmą inni już. Ja swoje zmieniłem, to jest najważniejsze. Dobra, już myślałem, że się sporo tym zmieniły, nie? Nie widziałem tych czarnych bloków. Dobra, ogarnęliśmy to, ogarnęliśmy to. Tylko ja nie wiem, co totalnie myśleć o tej dziurze, szczerze mówiąc. Bo ja bym... Nie wiem, czy jak my to zamurujemy, to cokolwiek da. Ja myślę, że w sumie... Kurczę, chyba nie, no to jest w sumie Herobrine, to on tego nie da. Też trzeba się zresztą zastanowić, właśnie, widzowie, kurczę, to jest najgorsze. Ja dałem informację paliące, że ją zbanuję, ale co prawda nie dałem informacji jeszcze Lucyferowi o tym. Jakiemu Lucyferowi? Boże, mi się myli, Herobrine'owi. Nie dałem informacji o tym,
kogo banuje, więc on jeszcze teoretycznie nie wie, więc on myśli dalej, że ja będę wykonywał zadanie z Lucyferem. Tylko jakby ja już jestem w stanie, bo nie ma tutaj białej owcy, więc ja po prostu, że tak powiem, jestem czysty, ja nie muszę się przejmować. No ale jest problem, bo on będzie w takim razie oczekiwał, żeby kogoś zbanował, a ja w sumie wskazałem, znaczy napisałem już palionce, że on zbanuje. O, ale teraz zaś, kurczę, wróciliśmy tutaj i na odcinku u Pawła ogarnęliśmy, że w sumie to nie, no nie może, nie może zbanować palionki, bo przecież Steve tutaj specjalnie dla niej wrócił, to jest jakaś tragedia. No i szczerze mówiąc, widzowie, totalnie nie mam pojęcia, co ja z tym wszystkim mam zrobić, bo, nie wiem, ja palionki nie chcę banować, ja też w ogóle nikogo nie chciałbym banować, ja też, nie wiem, może po prostu siebie zbanuję, bo nie wiem, bo już po prostu naprawdę nie mam pojęcia, kogo mógłbym innego zbanować, po prostu zbanuję chyba siebie i tyle, nie, po prostu... Co to była za burza? Halo? Ale zagrzmiało, co? Ej, dobra, mocne to było, czekajcie. Nawet nie wiem, ale jeden takie uderzenie, dziwne bardzo. To bardzo dużo razy burza w sumie strzelała w tym, w tym świecie, w tym innym wymiarze, więc w sumie, nie wiem, może jak tu się gdzieś Hero... Nie, jak tu się gdzieś Herobrine pojawił, to ja się poddaję, ja widzę, ja nie chcę brać w tym udziału, że tak... Tego tutaj nie było, tego tutaj nie było, ja tutaj dzisiaj byłem i to dosłownie przed chwilą. Nie, no to jest jakaś tragedia. Nie, co to jest? To wygląda jak jakiś totem Herobrine'a. Dobra, zobaczmy. Ja to zostawiłem, ja to schowałem na poprzednim odcinku. Nie, no. Myślisz, że mnie wykiwasz? Oto twoje zadanie, które miałeś do zrealizowania, więc wykonaj, co masz zrobić. W centrum wioski jest wielka dziura, wrzuć duszę do środka, resztą zajmę się ja, skoro jesteś nieudacznikiem i nie umiesz sobie z tym poradzić. Co? To jest po to ta dziura? Nie, to się nie dzieje, naprawdę, że muszę takie rzeczy robić. Przecież ja tego tam nie mogę wrzucić, jeszcze tutaj mam napalionowy zrespić tego Lucyfera, nie ma takiej możliwości, nie ma szans. Ja to, nie wiem, spalę to, tu jest lawa, ja tutaj to wyrzucam chyba. Jak ja to zrobię, to będę miał przekichane. Dobra, widzowie, nie mam pojęcia, co ja z tym mam zrobić, no nie mogę też tego spalić, nie wiem, do tej dziury to wrzucić, to jest jakaś tragedia, jeszcze noc jest, nie wiem, to jest koniec po prostu, widzowie, ja się poddaję, nie wiem, co mam z tym zrobić. Mam szansę na to, żeby... Kurczę, nie wiem. Napiszcie mi, co mam zrobić. Tu z jednej strony mam banować palionkę, z drugiej strony mamy respić Lucyfera na nowo, ja już mam dosyć tego. Czy tu naprawdę nie może być spokojnie jakiś czas? Czy naprawdę nie możemy po prostu w spokoju tego ja mam tamto wrzucić? Nie ma szans, nie zrobię tego. Nie ma szans. Przecież wszyscy mnie znienawidzą, jak ja to tam wrzucę. Ja nie wiem, nie wytrzymam. Dobra, widzowie, nie wiem, co mam z tym zrobić. Ja póki co robię tak. Póki co idę i chowam po prostu tą całą jego duszę. Nie wiem, schowamy to... Nawet nie wiem gdzie, bo... Nieważne, gdzie ja to schowam, ten Herobrine to znajduje. Tam schowałem to w bunkrze i jakoś to znalazł, więc ja nie wiem, nie rozumiem tego totalnie. Jest to totalnie bez sensu i jestem, że tak powiem, bez pomysłu, no w tym momencie, no bo nawet nie wiem, gdzie mam to schować. Ale dobra, już mnie krztusi. Dobra, wiecie co, schowam w takim nietypowym miejscu, schowam to pod schodami. No i co z tego, bierzemy skrzynię, tam damy pod schody. No i weźmy tutaj jakąś, tu miałem skrzynię, o jest skrzynia, myk. Weźmy tą, to tu zostawimy dla niepoznaki. Tu stawiamy i chowam to tutaj. I tego nikt tutaj nie powinien znaleźć. Pod schodami nikt by nie szukał. To chyba, że Herobrine, on to jakoś... A nie, rozwalam to. Nawet nie chcę tego tutaj widzieć. Zobaczymy, co Herobrine z tym zrobi. Ja, że tak powiem, się poddaję, nie? Nie chcę nic z tym robić. Tu wywalmy to. O, to są w ogóle moje rzeczy, które ja ja nie mogę teraz tu widzę. Pamiętacie, jak ja się przygotowywałem do tego, żeby przejść na ten drugi wymiar? To jest skrzynka, w której się przygotowałem na to i ja to wszystko tutaj zapomniałem. Dobrze, to jest mistrz, inteligent... A właśnie, ja nie miałem nic w Enderchestie tam. Czy ja tutaj mam? Tu mam! Ej, dobra, to ja tam nie miałem nic w Enderchestie, co jest grane? Wszystko stracone, dobra, musimy to odłożyć z powrotem do Enderchesta, bo to są akurat bardzo cenne rzeczy. Dobra, tu na przykład to odłożyć trzeba jabłka. Potkę możemy sobie odłożyć też. Co my z fajerwerkami mamy zrobić? Fajerwerki to niech są tu gdziekolwiek. Fajerwerki niech tu są. Dobra, ta, co to jest za książka? Ona jest pusta. Dobra, to nie, pustą książkę odkładamy tutaj. Tu są puste książki, będę miał je na później. Może mi się do czegoś przydadzą, jak trzeba komuś list zostawić. To palę, ja tego nie chcę. Ja tego nie chcę, wywalaj z tym. Palimy to.
To jest od Herobrine'a, tego nie możemy przyjąć. Tutaj jest łuk, mam to, zrobimy tak, dobra, mam w miarę porządek w tym ekwipunku, dobra. Nie, nogi, dobra, widzowie, napiszcie mi w komentarzu po prostu, co ja mam zrobić z tym wszystkim, co mam zrobić z tą duszą, co mam zrobić z banem na palionce. Nie wiem, ja się chyba, nie wiem, chyba, nie wiem, nie mam, nie wiem, co mam robić.